Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z Floydem Brobelem, autorem książki Inaczej nie będzie. Prześladowania na drodze chrześcijanina. Właśnie przed chwilą odbyło się spotkanie, podczas którego Floyd Brobel opowiadał o prześladowaniu chrześcijan i mówił też o swojej książce. Witam serdecznie. Thank you. It's very nice to be here in Poland. Dziękuję, cieszę się, że mogę być w Polsce. Zanim zadam ci kilka pytań, czy możesz powiedzieć parę słów o sobie? Skąd jesteś? Co robisz? Mm-hmm. So I'm from Canada. I live close to Niagara Falls in Canada. Pochodzę z Kanady, mieszkam niedaleko wodospadu Niagara. And I lead the Voice of the Martyrs Canada, which was actually a mission that was founded by my parents in Canada. Prowadzę misję Voice of the Martyrs w Kanadzie, która została założona przez moich rodziców. And they founded the mission together with Richard and Sabina Wurmbrand. Moi rodzice założyli tę misję razem z Richardem i Sabiną Wurmbrandami. And now I've been blessed to follow in my parents' footsteps, and my wife Vanessa actually works with me in the mission as well. I teraz ja mam to błogosławieństwo, że mogę iść śladami swoich rodziców. Moja żona Vanessa również pracuje ze mną w misji. We have three children. Mamy troje dzieci, grown up, and we dorosłych. Have three grandchildren. Mamy troje wnucząt. So we are blessed. Jesteśmy błogosławieni. Przyjazd twój do Polski zbiegł się z wydaniem książki twojego autorstwa. That's right. To prawda. That's right. The book Trouble on the Way. Książka Inaczej nie będzie. Is a book that was written primarily for Western Christians to understand the concept of what does it mean to be persecuted as a Christian. Została napisana głównie dla chrześcijan z kręgów zachodnich, aby pomóc im zrozumieć, co to znaczy być prześladowanym jako chrześcijanin. And often what we find with Christians who are not familiar with suffering for righteousness, that they have misconceptions as to what persecution actually is. Często odkrywamy, że chrześcijanie, którzy na co dzień nie cierpią z powodu sprawiedliwości, nie rozumieją tego, czym naprawdę jest prześladowanie. So some people will point at things and call it persecution when really it's not persecution. Niektórzy będą wskazywać na pewne rzeczy, nazywając je prześladowaniami, choć to w ogóle nie są prześladowania. But then we have another group of Christians that will say, "Oh, there's no persecution in Canada. That only happens in places like China or Nigeria." Inni z kolei powiedzą, no, w Kanadzie nie ma w ogóle żadnych prześladowań. Takie rzeczy dzieją się tylko w Chinach, Nigerii. But the Bible tells us that everyone who seeks to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ale Biblia mówi nam, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. It's like we talk about the promises in the Bible, but here's a promise that says if you live the Christian life, you will be persecuted. Mówimy o obietnicach w Biblii, a przecież to jest obietnica z Biblii, że jeśli będziesz żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, to będziesz prześladowany. So how do Western Christians then understand what is persecution in the context of their lives and in the country that they're living in? Jak zatem zachodni chrześcijanie rozumieją koncepcję prześladowań w kontekście swojego życia, kraju, w którym mieszkają? So the aim of that the book is to answer that question and to help Christians prepare, but really to help them start the journey of following Jesus and being on God's mission, fulfilling the great commandment. And loving God and loving celem tej książki jest pomóc chrześcijanom Zachodu zrozumieć te sprawy, ale przede wszystkim pomóc im iść do przodu za Jezusem, wypełniać Bożą misję, jaka jest im zlecona. And as we do these things, don't be surprised then when you will face opposition, when you will face persecution. I gdy będziemy to robić, nie powinno nas dziwić, że spotkamy się ze sprzeciwem, z prześladowaniami. W książce przedstawiasz stopniowanie skali prześladowań. Skąd to się wzięło? Czemu? So comes, we see that it comes from the Bible. To pochodzi z Biblii. That we see each aspect and that we call it the scale of persecution. It comes right through the Bible and right through scriptures reading that you will see that
Nazywamy to skalą prześladowań, widzimy to w Piśmie Świętym, w różnych miejscach. You will see Christians facing various degrees of persecution. It's not all violent, but it can be very subtle, but very destructive. Widzimy, że chrześcijanie stawiają czoła różnego rodzaju prześladowaniom. Nie wszystkie są formy prześladowania są bardzo gwałtowne, niektóre mogą być bardzo subtelne. So we look at those various degrees in the Bible. We want to take a look at how did Jesus suffer these things? How did he combat these things? Patrzymy na te różne przykłady, formy prześladowań w Biblii. Staramy się dostrzec, jak Jezus na nie reagował, jak sobie z nimi radził. How do we see this type of persecution in the world today? Potem staramy się spojrzeć na to, czy i jak te formy prześladowań zachodzą w dzisiejszym świecie. And learning from all that, then what is the proper Christian response to the different degrees of persecution that we will face? I ucząc się z tego wszystkiego, próbujemy odkryć, jaka powinna być właściwa reakcja chrześcijanina, gdy takie rzeczy przydarzają się w jego życiu. Rozumiem, że do napisania tej książki zachęciło cię spotykanie się z chrześcijanami prześladowanymi. That's right. While I was writing the book, I was wondering how do I tell the story of persecuted Christians. Gdy pisałem tą książkę, zastanawiałem się, jak mam przedstawić historię prześladowanych chrześcijan. Because these are the people that we meet, these are the people that we learn from. Bo z tymi ludźmi się spotykamy, od tych ludzi się uczymy. As we listen to their testimonies, we find that there's also truth in the Bible for what they are saying. Gdy słuchamy ich świadectw, widzimy, że potwierdza je prawda znajdująca się w Biblii. And so it's listening to them, but then telling their story. Z jednej strony słuchamy ich, ale potem opowiadamy ich historię. So in this book I combined all the different interviews that I've done over the years into one story. I w tej książce wiele różnych wywiadów, które przeprowadziłem w ciągu lat, ująłem w jednej historii. And it's through the main character in the book that I write the story of persecuted believers, and it could be a story from Ethiopia, it could be a story from Vietnam. I ująłem to, opisując jedną postać, ale tak naprawdę są w niej zawarte historie z Etiopii, z Wietnamu. But it's all wrapped up into the main character to comprehensively tell the story of how believers go through persecution today. Ale wszystko to jest ujęte w jednej postaci, aby w taki jak najbardziej pełny sposób przedstawić to, przez jakie formy prześladowań przechodzą dzisiaj wierzący. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Podczas spotkania wspominałeś, że chrześcijanie już w krajach bardzo rozwiniętych doświadczają prześladowania. Możesz powiedzieć parę słów na ten temat? Right. There's often a question as to what leads to persecution. Is it the church's witness, or is it the fact that the world is just hostile towards Christians? Często pojawia się pytanie, co prowadzi do prześladowania. Czy to jest świadectwo składane przez Kościół, czy też to, że świat jest po prostu wrogo nastawiony do chrześcijan? And often what we find, what causes persecution, is when the church is growing. Widzimy, że często prześladowania rozpoczynają się, gdy Kościół się rozwija. So we see in the world today Christians will be persecuted for their identity of being a Christian. Widzimy, że chrześcijanie są dzisiaj prześladowani za swoją tożsamość, za to, że są chrześcijanami. So just the fact that you are known to be Christian can cause persecution. Zatem już sam fakt, że wiedzą ludzie o tym, że jesteś chrześcijaninem, może być przyczyną prześladowania. And then we see Christians will be persecuted for their witness as being Christian. Widzimy, że chrześcijanie są prześladowani za to, że składają świadectwo swojej wiary. So these are Christians that are engaged in evangelism, bringing the gospel to their neighbors. To są chrześcijanie, którzy angażują się w ewangelizację, niosą ewangelię swoim sąsiadom. And then we see Christians are persecuted for their conversion from one religion to Christianity. Widzimy też, że chrześcijanie są prześladowani za to, że nawracają się z jakiejś religii na chrześcijaństwo. So while persecution against the first two, persecution against your identity or for your witness can be quite hostile. Zatem prześladowanie za to, kim jesteś jako chrześcijanin i za to, że składasz świadectwo, może wiązać się z dużą wrogością.
we find that persecution is often more severe against those who've converted to Christianity. To jednak widzimy, że szczególnie ciężkie prześladowania spotykają tych, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. And we see that as a common trend in many of the countries that we work in. I widzimy to jako taki trend w wielu krajach, w których działamy. Northern Nigeria seems to be a little bit different. Na północy Nigerii jest trochę inaczej. I think in northern Nigeria it is the most violent place to be a Christian right now. Myślę, że teraz największe nasilenie przemocy wobec chrześcijan ma miejsce właśnie w tym regionie. I think more Christian blood has been shed in northern Nigeria than any other country in the world. Więcej krwi chrześcijan przelano na północy Nigerii niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie. And media will like to tell you that it's about land rights or it's about farming issues. Media będą próbowały przedstawiać to w takim świetle, że to jest walka o ziemię, o prawo do uprawy roli. But really what we're seeing is a targeted and strategic attack against Christians and the church. Ale widzimy, że tak naprawdę chodzi tutaj o celowe, strategiczne ataki wymierzone w chrześcijan i kościoły. Every week we get reports of another attack and a number of Christians have been wounded or killed. Co tydzień otrzymujemy informacje o kolejnych atakach, o tym, że wielu chrześcijan zostało zabitych, rannych. And so I think in northern Nigeria you see a clear strategy of the enemy trying to destroy the church completely. I na północy Nigerii widzimy taką bardzo jasną strategię wroga, który postanowił całkowicie zniszczyć Kościół. And so these are common trends that we see globally. To są takie trendy, które widzimy globalnie. There's an attack on the church, whether physically. Dochodzi do fizycznej napaści na Kościół. Or there's an attack on the church verbally, where it seems to really malign the church. Albo też są napaści werbalne, Kościół jest oczerniany. Each attempts are to, they seek to destroy the church's witness in the world. Ale celem wszystkich tych ataków jest to, by zniszczyć świadectwo Kościoła na świecie. Czy można wyciągnąć z tego wniosek, że każdy chrześcijanin będzie prześladowany? Absolutely. And, zdecydowanie tak. I would say, so the Bible says, if you seek to live a godly life in Christ Jesus, you will be persecuted. Biblia mówi, że jeśli chcesz żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, to będziesz prześladowany. So what is the godly life? Na czym polega to pobożne życie? I think the godly life is the life of a disciple of Jesus. Myślę, że życie pobożne to jest życie ucznia Jezusa. And a disciple of Jesus is an active witness and follower of Christ. A życie ucznia Jezusa polega na tym, że ty aktywnie świadczysz o Jezusie. So in their lifestyle, in their dealings with others, in their morality, in their faith, they are witnesses of Jesus. W swoim stylu życia, w swoich stosunkach z innymi ludźmi, w swojej moralności są świadectwem dla Jezusa. I think these are the Christians that can expect and should anticipate persecution. Myślę, że tacy chrześcijanie powinni spodziewać się prześladowań. Whether it's being ridiculed in the public square, czy będą na przykład wyśmiewani publicznie, whether they face harassment or discrimination, albo będą nękani, dyskryminowani, whether they face defamation, albo zniesławiani, or whether they face some of the more hostile forms like being arrested, being tortured, martyred for their faith. Mogą też ich spotkać bardziej gwałtowne formy prześladowania. Mogą być aresztowani, mogą być torturowani, a nawet zabici za wiarę. The first disciples of Jesus anticipated those very things because Jesus told them to anticipate. Pierwsi uczniowie Jezusa tego właśnie się spodziewali, bo Jezus powiedział im, że tego mają się spodziewać. The apostle Paul anticipated that type of hardship in his life. Apostoł Paweł spodziewał się tego rodzaju trudów w swoim życiu. For the sake of the gospel. Dla Ewangelii. So if Christians today are going to emulate the disciples, then they have to anticipate the levels of persecution in their lives. Zatem jeśli współcześni chrześcijanie chcą być podobni do tych pierwszych uczniów, to powinni się spodziewać jakiejś formy prześladowania w swoim życiu. But if we live a comfortable life where we just seek to be quiet and we worship in private, we shouldn't anticipate much. Ale jeśli chcemy wieść takie wygodne życie i gdzieś tam tylko prywatnie praktykować swoją wiarę, to nie musimy się obawiać jakichś wielkich prześladowań. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Powracając do samej książki, czy napisanie jej
to był okres wielu lat zbierania materiałów, czy tak natchnienie przyszło i usiadłeś i napisałeś? I would say a bit of both, actually. Powiedziałbym i to, i to. I had started to write a different book. Zacząłem pisać inną książkę. But this was the book that the Lord was saying, no, you need to write this. Ale Pan powiedział, nie, ty musisz napisać taką książkę. And so that led me on a discovery. We already had the persecution scale, so we had a bookmark that we made on the persecution scale where we could see each level of persecution. My wcześniej mieliśmy już przygotowaną tą skalę prześladowań, na której mogliśmy wyznaczyć różne stopnie prześladowania. And with each level we had a Bible verse so we could, you know, connect ridicule with a verse in the Bible. I do każdego poziomu prześladowania mieliśmy dopasowany werset z Biblii, tak więc na przykład wyśmiewanie mogliśmy połączyć z konkretnym wersetem z Biblii. And so that led me to study really each level. So for example, ridicule, I was researching ridicule. What does that look like and what are the effects of ridicule in a person's life? Na przykład, i zacząłem wtedy studiować bardziej wszystkie te terminy, na przykład wyśmiewanie się. Co to jest wyśmiewanie się tak naprawdę? Jaki ono ma wpływ na życie człowieka? And so you discover that actually ridicule can be very harmful to people. I odkrywamy, że wyśmiewanie się może być bardzo szkodliwe dla ludzi. And it can have serious side effects more so than other trauma that people experience. I może mieć bardzo poważne skutki uboczne, podobnie jak inne traumy, przez które ludzie przechodzą. We're not talking about the typical, you know, we make fun of each other. We're talking a persistent ridicule, a mocking, a jeering, a laughing at because of something you believe. I nie mówimy tutaj o takim śmianiu się z siebie, co wszyscy robimy na co dzień, ale mówimy tutaj o takim stałym, metodycznym wyszydzaniu, szyderstwach, robienia z kogoś pośmiewiska z powodu tego, w co on wierzy. That could come from family, it could come from friends, it could come from fellow students or workplace employees. To może pochodzić od rodziny, od przyjaciół, od kolegów w pracy, studentów z roku. Sabina Wurmbrandt, who spent time in a concentration camp or a labor camp. Sabina Wurmbrandt, która kilka lat spędziła w obozie pracy. She actually talked about how ridicule was actually very hard, even though she was going through these other forms of. Ona mówiła, że wyśmiewanie się było dla niej bardzo ciężkie, chociaż równocześnie przechodziła przez inne formy prześladowań. We see Jesus on the cross and we see him when he's being beaten, we see him when he's being whipped, we see him on the cross, how also he's insulted and ridiculed. Widzimy Jezusa na krzyżu, który jest bity, krzyżowany, cierpi, ale również jest wyszydzany, wyśmiewany. So as I began to study each chapter, those pieces started to fall in place, and then I was really interested looking at the Bible to discover, well, if we are disciples of Jesus, did Jesus face these things? I tak studiowałem każdy ten rozdział i potem zacząłem się zastanawiać, no dobrze, jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, to spoglądając na Biblię, czy Jezus też przez to przechodził. And you quickly read and discover in the Bible that he did face those things as well. I dosyć szybko można się zorientować w Biblii, że on również przez to wszystko przechodził, spotykało go to w życiu. And then for me the fun part, I love to be creative, this was how do I tell a story that weaves in and out of the book so that it just brings it all together. I dla mnie też taką ciekawą częścią tej książki było to, jak mogę to wszystko przedstawić też w pewnej historii, która będzie się przeplatać przez całą książkę, w której jakby zbiorę wszystkie te elementy. So I think the whole process took about 5 years. Myślę, że cały proces pisania zajął mi jakieś 5 lat. Yeah. To długi okres. It's a long time. Tak. To teraz na koniec chcielibyśmy przypomnieć tytuł książki i gdzie można ją kupić. The title of the book is Trouble on the Way. Tytuł książki brzmi w języku polskim Inaczej nie będzie. Prześladowania na drodze chrześcijanina. You can obtain it from VO in Poland. I można ją nabyć w Głosie Prześladowanych Chrześcijan. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Oh, thank you for having me. It's a pleasure to be here. Dziękuję, że mogę tu być. To dla mnie radość i przyjemność. Była to audycja Czas Prześladowanych.